byliśmy na tej drzewie i zagadaliśmy. No i wyszedł taki pan i mówi, to schodź już. A ja mówię, drzewa nie są tylko pańskie, są wszystkich. I mówi, no właśnie, są wszystkich, a ja się nie zgadzam na to. Ja mówię, no właśnie, a my wszyscy uważamy, że możemy po nich chodzić. Ty szczylu, jesteś za mały, żeby ze mną rozmawiać. Ja mówię, pan na mnie krzyczy, bo nie ma pan argumentu. Zamiałam być prawnikiem i właśnie zastanawiam się, jakimś krajem byłoby fajnie mieszkać. W Polsce nie są takie drogie ziemie, na przykład w Holandii bardzo droga jest. Kupię metr kwadratowy, może być bardzo drogi. Więc to też jest, bo to jest mały kraj. Znam bajkę o czerwonym kapturku, ale jej nie lubię. Nie, przepraszam, rozcinają mu brzuch. A jeszcze ja znam tę wersję, że mu wkładają kamienie, zaszywają i potem, kiedy on chce się napić ze studni, to wpada, bo jest taki ciężki, jak się pochyla. No to jest Alex. A musi być nazwisko. Ale nie lubię mówić nazwiska, bo w nim jest R, a ja nie lubię mówić R. Mieszkam pod Warszawą ze Wrocławiu z bratem, mamą i tatą. I z pluszekami, i z lamą. No to jest koledzem. Nie wiem dokładnie, z jakiego powodu przyjechał do Polski. Wiem na pewno, że jest po studiach filozoficznych. No i brał udział w niszczeniu muru berlińskiego. Oczywiście nie tak, że jakieś młotki walił, ale jakby sam był w stanie tam trochę podrapał. No bo mama uczyła i wygrywała większość zawodów na najfajniejszego nauczyciela. Wstaję rano, idę do szkoły. Znaczy z oporem idę do szkoły, ale idę. Na wychowawczej rozwiązujemy sprawy. Ale wychowawcza jest bardzo fajna. W ciągu tygodnia mam basen szkolny, judo 3 razy w tygodniu, szkołę holenderską, której bardzo nie lubię. I no i szkółkę niedzielną. Pierwszy raz słyszałem obławę w aucie. No i podobało mi się, bo ogólnie ma coś do powiedzenia w tym świecie, który nas otacza. Jacek Kaczmarski, obława. Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacznie sobie spał i spał małe wilczki dwa, zupełnie ślepy jeszcze. Ten stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż nos szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, która tu mi wszelki spokój zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz. Goń! I z czterech stron wypadły nas 4 gończe psy. Obława, obława, no młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w krosty lesie wychowane. Krąg śniegu wdeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciałowicie kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew została z rany. Tym teraz, ile w łapach sił przed siebie prosto rwał, ujrzałem małowiczki dwa na srebro rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradny na tym świecie złym, nie wiedzą, kto je zławił. Obława, obława, młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w każdym lesie wychowane. Krąg śniegu wdeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciałowicze kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las. Lecz ile szczęścia miał w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas, postrzela zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śmiał gończy psy. Giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z ciebie zerzyć skór, brońcie się i wy. Obracia wilcy, brońcie się, nie wszyscy wyginiecie. W tym wierszu wilki są jakby uważane za ludzi, tylko że dzikich. Ludzie polują, wyszukują takich, którzy są inni, wywracają się od innych i próbują ich, że tak powiem, wykluczyć. Ja też jestem trochę dziki. Każdy pod tym względem, jak ja rozumiem dzikość, jest każdy trochę dziki, bo jest inny, bo lubi różne dziwne rzeczy robić. Oczywiście większość osób nie zawsze przestrzega prawa albo jakichś malutkich zasad, to też jest oznaka dzikości. Zawsze jakąś zasadę złamie, chociażby odezwę się na lekcji, co chyba każdemu się zdarzyło. No i ja lubię na przykład łazić po drzewach,
lubię wchodzić komuś do ogródka. Czasami się zdarza, że gdyby to nauczyciele potraktują cię nie fair. Ty musisz się dostosować do tego. Ja to z trudnością robię, ale staram się to robić, żeby nie pokłócić się, żeby mnie właśnie nie zatukli. Miałem kolegę na judo, który ciągle właśnie specjalnie, kiedy ze mną rozmawiał, mówił tak inaczej, że właśnie mnie podrażni. To jest po prostu chamskie. To jest właśnie to polowanie na innych. Chcecie uczyć niemieckiego albo francuskiego? Musisz się z tym zastanowić. Niemiecki dlatego, bo jest podobny do holenderskiego i łatwiej jest się go nauczyć, a francuski dlatego mam R dobre do francuskiego i będę uczyć tak jak wszyscy Francuzi.